Robert Lewandowski, Przegląd Samorządowy. Witam Państwa. Dziś naszym gościem jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie, pan Sławomir Klimion. Witam serdecznie. Jest szansa, że tym razem maszyny żużlowe, które stanowią jakby dekoracje Alei Gwiazd Żużla, przetrwają dłużej? No myślę, że tak. Maszyny stoją już od dłuższego czasu, są zamontowane na nowych mocowaniach, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów, także miejmy nadzieję, że mamy już ten temat zamknięty i będzie już z tym spokój. A co zawiniło poprzednio, że po dniach Leszna właściwie wszystkie poza jedną maszyną trzeba było do magazynu zamknąć, no bo tam ledwie się trzymały gruntu? No ja myślę, że troszeczkę za słabe mocowania i koncepcja tych mocowań. W tej chwili motocykle są sztywne, są w całości oparte, można powiedzieć, na betonie. Wtedy motocykle można było troszeczkę je przemieszać, kiedy się na nich usiadło. One pracowały w lewą i prawą stronę i te mocowania, które mieliśmy, no po prostu słaby materiał w sensie konstrukcyjnym. To nie była najlepsza koncepcja. A może cała idea nie była dobra, bo znając naszych kibiców, no to jeżeli jest możliwość posadzenia dzieciaka, czy samemu siąść tam i zrobienia zdjęcia, no to trudno nie skorzystać. To prawda, ale taka była idea montażu tych motocykli i po to one są, żeby z nich korzystać, żeby oglądać. Oczywiście. Ale nie ma co odpalać ich. To znaczy tak, motocykle są tak przygotowane, że fizycznie odpalić ich nie można, ale w momencie, kiedy byśmy zalali do nich olej i zalali metanol, to jeśli ktoś by posiadał umiejętności i wiedziałby, jak to zrobić, to jest możliwość odpalenia tych motocykli, oczywiście po zamontowaniu układu elektrycznego, bo on jest wymontowany. Aha, też nie ma. No właśnie, to nie taka prosta sprawa. A czy wiadomo, kogo są to maszyny? Kto jeździł na nich wcześniej? No bo to nie są nowe maszyny, tak? To są po jakichś zawodnikach, po żużlowcach? To znaczy tak, motocykle były jak gdyby zamówione w kompleksowej realizacji tego zamówienia przez wykonawcę. Prawdopodobnie są to motocykle, które w przeszłości należały do Krzysztofa Kasprzaka, przynajmniej ja widzę to. Poznaję te maszyny chociażby po kolorach błotników. To trzeba pana Krzysztofa zapytać. Czy jesteście, a propos wykonawcy, czy jesteście definitywnie rozliczeni z firmą Żak, czyli głównym wykonawcą tego obiektu? My jesteśmy rozliczeni z panem Żakiem od września 2017 roku. A czy pan Żak jest z wami rozliczony? Czy w tym sensie, czy jakieś tam są roszczenia z jego strony, typu, nie wiem, pozew sądowy i tak dalej? Jak to wygląda? Znaczy, powiem tak, wiemy, co publicznie mówi pan Żak, bo jest regularnym gościem na sesjach Rady Miasta. Leszna, my od początku nie zgadzamy się z jego stanowiskiem. Do tej pory żaden pozew sądowy z jego strony nie wpłynął. A o ile mniej tam zapłaciliście? Bo tam jakieś kary były naliczone, tak? I też potrącenia były. Były kary naliczone ze względu na nieterminowe wykonanie zamówienia. Były również, ta kwota była również umniejszona za rzeczy, które pan Żak nie wykonał. To była kwota blisko 480 tysięcy złotych brutto. Nie udało się ruszyć z modernizacją kręgielni, przynajmniej w tym roku, bo nie udało się rozstrzygnąć przetargów, kilka ich było. Co dalej? Czy odpuszczamy sobie rozbudowę kręgielni, czy będziecie próbowali w następnych latach? To znaczy tak, ja bym chciał zaznaczyć, że inwestorem tej inwestycji był Urząd Miasta Leszna, dokładnie Biuro Projektów Współfinansowanych. Czyli nie MOSiR. Czyli nie MOSiR. Ja co prawda byłem członkiem komisji przetargowej, natomiast sytuację mamy taką, że faktycznie przetargi ogłoszone nie przyniosły rozstrzygnięcia ze względu na to, że oferty zaproponowane przez wykonawców były zbyt wysokie w stosunku do możliwości budżetowych miasta. A teraz na tą chwilę sytuacja jest taka, że pan prezydent postanowił przesunąć środki budżetowe na rozbudowę szkoły podstawowej na placu Komeńskiego. Więc ten temat jest numer 3, więc na tą chwilę ten temat jest w zawieszeniu. Rozumiem. No w efekcie przepadnie też dotacja z Ministerstwa Sportu, tak? Ale to można w przyszłym roku będzie się ubiegać też? Znaczy myślę, że miasto będzie tutaj formalnie rozmawiać z Ministerstwem Sportu. Być może te środki przesunąć. Które przesunąć na kolejny rok budżetowy.
Czy te cztery tory, które tam cierpliwie czekają w magazynie, one są jeszcze zdatne do użytkowania? Czy ktoś jest to sprawdza? No nie wiem, z jakiego one są materiału? To jest jakieś drewno, czy to jest jakieś tworzywo? Nie wiem. To jest tworzywo sztuczne i te tory, które były zakupione na organizację Pucharu Świata w 2012 roku, które odbyły się w hali Trapez, wszystkie są zdeponowane w naszych magazynach, są w bardzo dobrym stanie i tak naprawdę są gotowe do montażu. A czy nie lepiej może próbować je sprzedać? Bo wiemy, że Tarnowy Podgórny za 2 lata organizuje Mistrzostwa Świata. Może sprzedać właśnie samorządowi tam gdzieś z tej gminy podpoznańskiej i pozbyć kłopotu z tymi torami. To znaczy zobaczymy, co się wydarzy w Lesznie i mamy świadomość tego, że w Tarnowie będą te mistrzostwa. Tarnowo Podgórne nie leży zbyt daleko od Leszna, więc na pewno jest to jakaś koncepcja, ale poczekamy, co się wydarzy u nas w Lesznie. Mamy jeszcze troszeczkę czasu na podjęcie takiej decyzji. Szykuje się kolejna inwestycja i ta chyba dojdzie do skutku. Myślę o kontenerach kultury. Nazwa no, nie jest tak do końca związana z waszą działalnością, ale wy będziecie prowadzić tę inwestycję. Czyli tak. I co możemy powiedzieć? Co wiadomo? Jaki wpływ, budżet jest na tę inwestycję? Kiedy to ruszy inwestycja? Czy wiadomo to, kiedy się zakończy? Znaczy tak, termin realizacji tej inwestycji jest przewidziany na 90 dni od momentu podpisania umowy i faktycznie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie prowadził tą inwestycję ze względu na bliskość naszego obiektu, czyli sali sportowej. To będzie, przypomnijmy, w którym miejscu koło ćwiczni, tak? Tak, to będzie. To na działce miejskiej. Tak, to będzie w takim trójkącie: ćwicznia, korty tenisowe, ulica Kustronia i to jest działka, która została przekazana MOSiR-owi na cele inwestycyjne z Urzędu Miasta Leszna. 3 miesiące, a przetarg? Wakacje jeszcze będzie ogłoszone? Tak, przetarg na pewno będzie rozstrzygnięty w lipcu. Jeżeli będzie, bo tam odpukać z tymi przetargami różnie bywa. Czy przetarg ogłosić musimy, zobaczymy tak, jakie tak. Oferty spłyną. Czy w związku z tym będziecie musieli zwiększyć zatrudnienie i czy przewiduje to budżet wasz w tej chwili? Znaczy myślę, że jeśli chodzi o samo funkcjonowanie kontenerów kultury, to jest koncepcja taka, żeby po już wykonaniu tej inwestycji ogłosić konkurs na operatora, który będzie prowadził i będzie zarządzał tym miejscem. I co tam się będzie działo? Imprezy kulturalne czy sportowe też? Ja myślę, że to będzie takie miejsce spotkań przede wszystkim młodych ludzi, zarówno i rekreacyjne, i sportowe, i kulturalne. I myślę, że te kontenery będą takim dopełnieniem całości, bo mamy przecież piękny kompleks Orlika tam i to jest miejsce, w którym codziennie przewija się bardzo dużo młodzieży z racji różnych zajęć sportowych, przedpołudniowych. Przed południem tam funkcjonują przede wszystkim szkoły, po południu kluby sportowe. Natomiast jest to takie miejsce, można powiedzieć, mimo wszystko w centrum miasta, a jednak troszeczkę na uboczu i myślę, że to będzie atrakcyjne miejsce dla młodych mieszkańców Leszna. Czy nie istnieją obawy, że to kontenery kultury to będzie miejsce, gdzie no, oprócz tego, że będą się dziać jakieś imprezy fajne, to będzie też no, trochę niespokojnie, wiadomo, młodzież plus muzyka, to może jakby owocować jakimiś tam, nie wiem, ja nie mówię, że nie z nastkami, ale no, będzie głośno. Nie wiem, czy będą jakieś tam to jest gorsze zdarzenia, ale jak temu przeciwdziałać? Znaczy, oczywiście zawsze istnieje takie ryzyko przy powstaniu takiego obiektu, natomiast myślę, że jest to miejsce położone w ciszy, z daleka od można powiedzieć, budynków, w których na co dzień mieszkają ludzie, mieszkańcy. Nie powinno być uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Nawet gdyby się coś działo, to myślę, że nie będzie tam w żaden sposób, nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców miasta. No, przewidziany jest chyba monitoring, więc ewentualnie to policja czy Straż Miejska, bo teraz Straż Miejska pilnuje monitoringu, że będzie miała oko, jakby coś się tam działo nie tego. Znaczy, już dzisiaj na ćwiczni mamy monitoring, także myślę, że dołożenie jednej czy dwóch kamer tam nie będzie żadnym problemem, natomiast oczywiście tak jak każde miejsce w mieście musi być nadzorowane przez policję i Straż Miejską, tak żeby nie dochodziło do łamania prawa. Lada chwila ruszy basen miejski, właściwie gdy będziemy tam rozmowę emitować, on już będzie działo. Przypomnijmy, od kiedy startuje, na jakich zasadach, ile będą kosztowały bilety. Cen biletów nie zmieniamy, one są takie same od 2 lat, czyli 5 zł bilet normalny, 4 zł bilet ulgowy. Basen będzie funkcjonował w godzinach od 10 do godziny 19 i startujemy 30 czerwca. Czyli faktycznie tak na początek wakacji.
Czy tam coś się zmieniło, jakieś remonty były, inwestycje przeprowadzone, czy raczej to, co w ubiegłym roku zrobiliście, to jakby wystarczy, żeby w tym roku funkcjonował basen? To znaczy tak, praktycznie Niecka basenowa, można powiedzieć to używając terminologii budowlanej, jest nowa. My wykonaliśmy w latach 2016-2017 szereg prac związanych z Niecką, także tutaj ale nowa, czy ona jest wymalowana, czy wyłożona kafelkami? Przyznam, nie byłem tam lata nie, nie. całe. Mamy nową technologię, jest cała jak gdyby warstwa betonowa została wyremontowana, stary zły beton został jak gdyby wymieniony na nowy, natomiast czyli wszystkie te miejsca zagrożone erozją betonu są jak gdyby uzupełnione i teraz basen jest pokryty specjalnym sztucznym tworzywem, specjalną pianką. Mamy tutaj gwarancję na 10 lat, że przez najbliższe 10 lat nic z Niecką basenową nie powinno się dziać. Ponadto mamy wyremontowane całe ujęcie wody, całe nowe sterowanie elektroniczne, pompowni, filtrowni, także tutaj czyli jakość tej wody, zaangażowane... można powiedzieć, że jest lepsza dzięki temu? Znaczy jakość wody musi być cały czas bardzo dobra. Bo sanepid to sprawdza pewnie. Dokładnie, sanepid sprawdza jakość wody 2 razy dziennie, każdego dnia, także tutaj jesteśmy kontrolowani. Przez ostatnie 2 lata nie mieliśmy żadnych problemów z jakością wody i myślę, że w tym roku będzie podobnie. Zaplecze typu szatnie, nie wiem, czy jakiś tam punkt sprzedaży napojów, coś takiego funkcjonuje? Tak, funkcjonuje. Jest taki punkt gastronomiczny, można kupić coś do jedzenia, coś do picia. I przeprawdź jest się też gdzie, tak? Oczywiście, przebieranie, całe zaplecze, socjalne, toalety. Wszystko przed tym sezonem, jak co roku, zostało tradycyjnie odmalowane i można powiedzieć, też czekaliśmy do końca, bo nie wiedzieliśmy, co będzie z remontem kręgielni. Połączone, przypomnijmy, tak, są te obiekty. Projekt budowlany nowej kręgielni zawiera również całą przebudowę tej części socjalnej. Na razie nic się nie zmienia. W tym obiekcie, co się mieszczą szatnie, tam nadal będą funkcjonować. Tak, tak jest, nic się nie zmienia. Czy macie już zatrudnionych ratowników, czy dopiero będziecie prowadzili nabór? Jak wielu ich musi pracować, żeby zapewnić bezpieczeństwo? Mamy zatrudnionych 5 ratowników i to jest sytuacja, można powiedzieć, trudna nie tylko dla nas, bo łatwiej jest zatrudniać ratowników na obiekcie, który funkcjonuje 12 tutaj sezonowo miesięcy. Trzeba tutaj mamy zatrudnić. Sezonowość, jeśli ktoś ma stałą pracę, to wiadomo, nikt nie przyjdzie na 2 miesiące na miejski, młodzi ludzie, studenci, na miejski basen. Tak, posiłkujemy się studentami, sportowcami, którzy pływali w leszczyńskich klubach. Oni mają wszystkie wymagane dokumenty i ten model funkcjonuje od dwóch lat. Także współpracujemy tutaj dosyć mocno z leszczyńskim WOPR-em. Nie mieliśmy... A ile musi być tych ratowników na basenie? Jeden, dwóch? Przy naszym basenie musi być dwóch, aczkolwiek na każdej zmianie będzie pracowało 3 ratowników. Czy jeden tam też w rezerwie jakby... Znaczy nie w rezerwie. On funkcjonuje normalnie. On funkcjonuje normalnie. Bo tam myślę, że funkcjonuje brodnik normalnie. Też jest, nie? Tak, oprócz tak, tej tak. Głównej Niecki. Obieg jest dosyć duży, przepisy stanowią, że ma być dwóch, ale wolimy dmuchać na zimne i będziemy mieli 3 ratowników na każdej zmianie. Jakie jeszcze atrakcje Cię czekają młodzież, a może i też dorosłych w czasie wakacji ze strony OSIR-u? To znaczy tak, wszystkie nasze obiekty będą czynne, stworzyliśmy specjalny grafik, to jest, my jesteśmy po prostu częścią całego planu miasta, na naszych obiektach będą odbywały się zajęcia, serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony mosirleszno.pl, na których są wszystkie dostępne informacje i cały harmonogram zajęć. W tym roku w okresie letnim nie będziemy mogli wykorzystać hali trapez ze względu na to, że po 12 latach niezbędny jest remont parkietu, dlatego ten obiekt od 15 czerwca jest wyłączony z użytkowania. Czyli co, wymiana parkietu czy odnowienie? Nie, nie. Nie musimy wymieniać parkietu. Parkiet fizycznie jest w bardzo dobrym stanie, natomiast musi się odbyć cyklinowanie i położenie nowych warstw lakieru. A dalsze inwestowanie w trapez jest przewidziane? Bo tam wiem, że jakieś te wentylacja miała być wymieniana i tak dalej. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia tak naprawdę zamówienia publicznego na projekt budowlany i nie ukrywam, że jest tutaj decyzja prezydenta miasta Leszna, pana Łukasza Borowiaka, żeby ten projekt budowlany tak przygotować, jeśli chodzi o przebudowę trapezu, żeby wykorzystać do tego środki norweskie, które mają być w każdej chwili uruchomione, ponieważ trwają w tej chwili negocjacje w tej sprawie.
Także jeśli zostaną uruchomione, to będziemy przygotowani do tego, żeby aplikować o taki wniosek. To będzie duży remont wtedy? Tak, to będzie bardzo duży remont. Co on będzie inicjatywą obejmował? Jaki zakres? Praktycznie każdą dziedzinę, czyli mówimy tutaj o... Czy rozbierzecie wszystko oprócz dachu? Myślę, że dach również będzie wtedy wyremontowany. To będzie kompleksowa termomodernizacja z wymianą wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, z montażem systemu wentylacji, klimatyzacji, także... Zobaczymy. Będziemy do tego przygotowani formalnie. Zobaczymy, jakie pieniądze nam się uda pozyskać poza budżetem miasta Leszno. Ta hala liczy, nie wiem, ponad 20 lat, nie? Grubo. No ponad 30. 30 nawet. Od 84 roku funkcjonuje. No tak, tak, bo ona to było jeszcze pokłosie jakby inwestycyjne do Dożynek, nie? Bo ona co prawda tak, później została oddana do użytku, ale to był między innymi związane z Dożynkami. Projektował to słynny były szermierz, pan Zabłocki, tak? Tak, o ile dobrze pamiętam. Jak wygląda sprawa z Orlikami, bo o obiektach Pan mówił, z których będzie można korzystać, to oczywiście głównie chodzi o boiska Orliki. Ile w Lesznie w tej chwili jest osiedla Orlików? My w tej chwili mamy trzy Orliki. Jeszcze są jakieś osiedlowe, ale nie są, też również przy szkołach przede wszystkim. Mhm. Mamy kompleks boisk w Zaborowie, w kompleksie im. Zdzisława Adamczaka. Mamy Orlik na Gronowie, Świcznia, na ulicy Łowieckiej. I większy Orlik? Tak, tak. I na Ćwiczni. I one wszystkie będą funkcjonować od rana do wieczora? Tam ktoś będzie pilnował tego całego obiektu? Orliki funkcjonują tak naprawdę od godziny 7 rano do godziny 22. Do godziny 17 pracują tam nasi pracownicy, natomiast po godzinie 17 do samego wieczora mamy zatrudnionych animatorów. Zainteresowanie orlikami jest bardzo duże. Trzeba się zapisywać pewnie gdzieś tam. Tak, jakiś, trzeba. Do jakiegoś kajetu czy tam. Tak, prowadzimy grafiki na każdym obiekcie i powiem szczerze, że zapotrzebowanie na te obiekty jest bardzo duże. Czy trzeba remontować już te obiekty? Czy tylko wystarczy tam podsypać trochę tego kwarcu? To znaczy tak, okay. Jeśli chodzi o nawierzchnię boisk, to prowadzimy praktycznie po każdym sezonie regularną konserwację tych nawierzchni sportowych. Ze względu na to, że one też nie są już najmłodsze, bo najstarsze mają właśnie, to są do wykładziny tego. Około 9 lat. Trzeba to wymieniać? Nie, nawierzchni nie wymieniamy, natomiast pojawiają się drobne problemy tak z ogrodzeniami, czy z instalacjami, ale to są takie pożary, które gasimy na bieżąco. Które wynikają jakby z użytkowania. Czy jest nowy pomysł na wykorzystanie tafli lodowiska latem? Czy będzie jakoś funkcjonować? Bo wiem, że tam boisko do nich hokeja i tak dalej, to chyba nie cieszyło się zbyt wielkim zainteresowaniem ze strony mieszkańców czy dzieciaków. To prawda. Ani boisko do nich hokeja, ani też kosze, które postawiliśmy do streetballa, no zainteresowanie było dosyć słabe. Czy imprezę jakąś tam trzeba zorganizować? Jest to dobre miejsce na imprezie. Ostatnio się odbył przecież mundial przedszkolaków na tym obiekcie. Natomiast zainteresowanie jest nikłe, bo też mieliśmy boisko do mini streetballa ustawione, też niewiele osób korzystało. Być może pomyślimy o czymś innym, o być może torze do rolek. No właśnie, bo chciałem tak podpowiedzieć, do tych wrotek czy rolek. Tak, tak. Ja nie wiem, czy tam trzeba jakieś inwestycje poczynić, żeby czy można było korzystać, czy to muszą być bandy wtedy z powrotem? Nie, band nie musi być, natomiast są takie specjalne tory, które składa się z elementów, są dostępne różne konfiguracje, aczkolwiek to będzie wymagało nakładu inwestycji. Niektórzy, chyba w Gostyniu jest tak, że można też na lodowisku w tenisa pograć, tak? Czyli korty się jakby organizuje, ale nie wiem, jakie to by były wydatki, bo to na takim betonie to chyba nie bardzo. Powiem szczerze, jak rozmawiamy ze środowiskiem tenisowym, to problem jest, żeby pograć na betonie, bo to jest twarda nawierzchnia i myślę, że mamy sporo obiektów też przy stadionie. Mamy korty po sąsiedzku, mamy kryte korty. W okresie letnim są one odkryte, także myślę, że jest sporo miejsc do grania tenisa i nie sądzę, żeby to był najlepszy pomysł. To jedyne wyjście to w końcu trzeba zadaszyć to lodowisko i wtedy ono będzie trochę dłużej funkcjonowało w okresie tym, nie wiem, jesienno-wiosennym i wtedy byłoby no, lepiej wykorzystywane. No z pewnością, ja myślę, że jest kilka koncepcji zadaszenia tego obiektu. Nie ukrywam, że często rozmawiamy z prezydentem miasta Leszna na temat środków budżetowych przeznaczonych, które miały być przeznaczone na tą inwestycję. Nie chcę w tej chwili obiecywać ani składać deklaracji, ale być może jeszcze w tym roku budżetowym uda nam się to lodowisko zadaszyć.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Sławek Kryjem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.